Siemka, tu Ania, oglądacie kanał Lady Plotka. Zanim przejdziemy do Oscarów, bo to jest mój dzisiejszy temat dla Was, chciałam Wam tytułem wstępu powiedzieć, że od teraz długie filmiki będę publikować co tydzień w sobotę o 16:00. Długie, czyli takie maksymalnie 30-minutowe pogadanki na tematy związane z show biznesem. Bo jak sprawdziłam, nie było mnie to, słuchajcie, 2 lata. A często w komentarzach, w tych krótkich filmikach, pytacie się mnie o różne rzeczy związane z gwiazdami, więc stwierdziłam, że tutaj będzie taka idealna przestrzeń, żeby więcej o tym wszystkim porozmawiać. Tak więc pamiętajcie, soboty godzina 16:00, shorty pozostają tak jak były, czyli codziennie albo praktycznie codziennie. Nie przedłużając, dziś o Oscarach. Opowiem Wam, jakie nowe zasady wprowadziła Akademia, przez co prawie 60 filmów nie zdobyło nominacji. Jak długi jest czerwony dywan? Ile kosztuje? Kto się na nim wywrócił? Oraz dlaczego zwycięzcom nie opłaca się sprzedawać statuetki? Pierwsza gala rozdania Oscarów odbyła się w 1929 roku w hotelu Roosevelt, oczywiście w Los Angeles. Trwała tylko 15 minut, a zwycięzcy już dużo wcześniej wiedzieli, że dostaną nagrodę. Zaproszonych osób było tylko 250 i każda z nich musiała zapłacić $5 wstępu, co było wtedy równowartością 20 biletów do kina. To była era kina niemego. Później gala odbywała się w wielu różnych miejscach, na przykład tutaj taka ciekawostka, w Teatrze Chińskim, który jest na tej samej ulicy co Dolby Theater, gdzie gala odbywa się niezmiennie od 2001 roku. Szacuje się, że w tym roku cała gala rozdania Oscarów będzie kosztować około $57 milionów. Są to nie tylko koszty związane z organizacją, czyli na przykład rozłożenie czerwonego dywanu, o którym Wam potem opowiem, czy na przykład wynagrodzenia dla prowadzących, ale też afterparty, ale też na przykład torby prezentowe dla nominowanych osób, które co roku wywołują kontrowersje. Kosztują około $100 tysięcy i w środku można znaleźć przeróżne rzeczy, naprawdę przeróżne. Od precli pokrytych złotem, przez alkohole, przez ekskluzywne wakacje, zabiegi liposukcji. W jednym roku nawet artyści dostali kawałek ziemi w Szkocji. To akurat była fajna inicjatywa, bo to miało ich zachęcić do tego, żeby stworzyli tam rezerwat przyrody. Ale też dostają masę niepotrzebnych rzeczy po prostu od reklamodawców. Dlatego ta paczka wzbudza takie kontrowersje, bo mówi się, że lepiej by było, gdyby po prostu przekazać te pieniądze na cele charytatywne. Oczywiście gala rozdania Oscarów to jest też wielka okazja do reklamowania się. Dla przykładu 30-sekundowy spot w przerwie kosztuje prawie $2 miliony. I tak jak sprawdziłam, jest to mniej niż na Super Bowl, bo tam procentowo wyszło to 70% więcej, ale jest to idealna możliwość do pokazania się, bo w zeszłym roku galę rozdania Oscarów oglądało 20 milionów ludzi. Teraz przechodzimy do statuetki, czyli do Oscara. Najpierw powiem Wam taki fun fact, bo w zeszłym roku byłam w Los Angeles i odwiedziłam Warner Bros. Tam za szklaną szybą można sobie zobaczyć zdobyte przez nich nagrody, pewnie tylko niektóre. Można sobie też zrobić zdjęcie z Oscarem. Pan, który tego Oscara mi podawał, twierdził, że jest to prawdziwa nagroda, ta, którą otrzymano, ale z kolei nie wiem, czy można mu wierzyć, bo pani, która oprowadzała naszą wycieczkę, powiedziała, że tutaj często sprzedawane są takie nagięte historie, żeby po prostu dać ludziom taki fajny experience. Więc zdjęcie ze statuetką mam, czy ona była prawdziwa, nie wiem, ale Oscar jest naprawdę ciężki. Waży 4 kg, w środku jest zrobiony z różnego tworzywa, z zewnątrz pokryty 24-karatowym złotem. Jego wyrobienie trwa od 3 do 4 tygodni i kosztuje między $500 a $900. Handel statuetkami jest przez Akademię praktycznie zakazany. Po prostu oni stwierdzili, że Oscary nie mogą być przedmiotem korzyści, handlu, zarobku, bo jest to prestiżowa nagroda i nie o to w tym wszystkim chodzi, ale dotyczy to nagród po 1950 roku, bo wtedy wprowadzono tę zasadę. I tutaj taka ciekawostka, Michaelowi Jacksonowi udało się kupić statuetkę za najlepszy film z 1939 roku, czyli za Przeminęło z wiatrem, za $1,5 miliona. Jeśli chodzi o nagrody po 1950, Akademia wprowadziła taką zasadę, że jeżeli jakiś artysta chciałby ją sprzedać, musi najpierw zaproponować Akademii prawo pierwokupu za symbolicznego dolara. Po prostu ma to zapobiegać
handlowi i nikt nie może się na tym bogacić. Przygotowałam dla Was też takie podsumowanie, jeśli chodzi o rekordy w nominacjach z tego roku i opowiem Wam też o tych nowych zasadach, o których wspominałam na początku, ale tutaj podeprę się po prostu tekstem, bo wypisałam sobie to, co Akademia dała na swojej stronie, nie chciałabym się w niczym pomylić, bo są to bardzo ważne rzeczy, dotyczą różnorodności i równości. Jeśli chodzi o nominacje z tego roku, to najwięcej dostał ich film Oppenheimer, bo aż 13. Mamy też rekord, jeśli chodzi o panie. Aż 3 filmy zostały nominowane w kategorii najlepszy film roku, wyreżyserowane przez panie. I jest to Akademia Upadku, Justine Trier, mam nadzieję, że to dobrze czytam. Jeśli nie, to mnie poprawcie w komentarzu. Barbie, Grety Gerwig i Poprzednie życie, Celine Song. W ogóle jeśli chodzi o film Barbie, on pobił jeszcze 2 inne rekordy w tym roku. Przepraszam, ale kotek tutaj troszeczkę mi przeszkadza i drapie, jak zwykle wtedy, kiedy nie powinien. W każdym razie, film Barbie, jeżeli będziecie słyszeć ten dźwięk, to po prostu postarajcie się nie przejmować tak jak ja. Film Barbie został najbardziej dochodowym filmem wyreżyserowanym przez kobietę i również został pierwszym filmem wyreżyserowanym przez kobietę, który przebił granicę $1 miliarda dochodu. Tylko w zeszłym roku, 2023, było to 1,5 miliarda. Jeśli chodzi o nowe zasady, Akademia wprowadziła je już w 2020 roku, ale zaczęły obowiązywać dopiero teraz. I dotyczą one nominacji w kategorii najlepszy film. Chodzi tutaj o spełnienie dodatkowych kryteriów, jeśli chodzi o różnorodność i równość. Po prostu wprowadzili 4 takie kategorie i w każdej kategorii każda produkcja, która chce dostać nominację, musi spełnić jeden z punktów. Pierwsza kategoria to reprezentacja na ekranie. Pierwszy podpunkt. Chociaż jeden z odtwórców ról pierwszoplanowych lub ważnej roli drugoplanowej musi mieć inne rasowe pochodzenie. Drugi podpunkt. Przynajmniej 30% aktorów wcielających się w postaci drugoplanowe i epizodyczne musi reprezentować przynajmniej 2 spośród następujących grup. Czyli kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną i osoby niedosłyszące. Trzeci podpunkt. Główny wątek musi być związany z wymienionymi przeze mnie grupami. Druga kategoria to ekipy i zespoły twórcze, przez które rozumie się tak naprawdę wszystkich pozostałych ludzi, czyli osoby odpowiedzialne za muzykę, za scenografię, scenarzystów, make-upy czy też stroje. I oni też muszą spełnić jeden z poniższych warunków. Tutaj tych warunków są 4. 1. Przynajmniej 2 z wymienionych działów muszą być kierowane przez osoby z wcześniej wymienionych przeze mnie grup, chociaż jeden z tych działów musi być kierowany przez osobę reprezentującą mniejszość rasową lub etniczną. 3. punkt. Co najmniej 6 osób niższego szczebla ekipy powinno reprezentować mniejszość rasową lub etniczną. I 4. punkt. Przynajmniej 30% członków ekipy filmowej powinno reprezentować te wcześniej wymienione grupy. 3. kategoria to obecność w branży. Chodzi po prostu o to, że studia filmowe i dystrybutorzy muszą oferować płatne staże czy też programy szkoleń osobom, które już wymieniałam wcześniej. I 4. punkt to komunikacja z widownią. Chodzi o takie działy jak dystrybucja, reklama, PR. Tam firmy na kierowniczych stanowiskach muszą zatrudniać te wymieniane wcześniej osoby, czyli powiedzmy sobie to jeszcze raz, kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBT+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną i osoby niedosłyszące. Oczywiście w związku z tymi nowymi zasadami wybuchła afera, taki właściwie skandal, kontrowersja, ponieważ mniejszość żydowska, która jak sama stwierdziła, nie identyfikuje się z osobami białymi, została w tych kategoriach pominięta. No więc może Akademia wprowadzi niedługo kolejne rozszerzenie tych zasad, ponieważ jest to ważne. Ważne jeśli chodzi o równość, ważne jeśli chodzi o różnorodność. Ale niestety przez to też wiele filmów, bo 56 w tym roku, nie dostało nominacji do Oscara. Jest to na przykład Marvels, czy też film Taylor Swift The Eras Tour. Na koniec zostawiłam dla Was ciekawostki związane z Czerwonym Dywanem i słynne upadki gwiazd.
Słuchajcie, czerwony dywan pierwszy raz pojawił się w 1961 roku, ale tak naprawdę ludzie mogli go dopiero zobaczyć w telewizji w 1966 roku, bo wtedy też dopiero była pierwsza kolorowa transmisja. Odcień tego dywanu zyskał swoją własną nazwę, czyli Academy Red. Szacuje się, że mierzy 275 metrów. Dla porównania, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie ma 231 metrów, więc wyobraźcie sobie, jaki on jest długi. I ja się wcale nie dziwię, że w tych wielkich kreacjach, wysokich butach tym gwiazdom po prostu jest ciężko. Tutaj znalazłam taką małą rozbieżność, bo jedni wskazywali, że rozłożenie tego dywanu 18 osobom zajmuje 600 godzin, a inni pisali, że 900. W każdym razie jest to bardzo, bardzo długo. W ogóle produkcja tego dywanu to jest wielka tajemnica. On przyjeżdża na miejsce w kawałkach, monterzy go rozkładają, potem jest składany, niszczony po to, żeby nigdy więcej nie został użyty i żeby nikt nie mógł go, wiecie, dokładnie sprawdzić. Szacuje się, że co roku na taki dywan wydaje się 25 tysięcy dolarów. W zeszłym roku, pierwszy raz od 60 lat, organizatorzy zmienili kolor dywanu na szampański. Stwierdzili, że nie chcą, żeby ten czerwony kojarzył się z luksusem, tylko ten nowy, taki beżowy kolor kojarzył się z zachodem słońca. Na czerwonym dywanie czy na innym dywanie zawsze jest plejada gwiazd. Tam nie tylko są fotoreporterzy, którzy robią zdjęcia, ale też osoby, które przeprowadzają wywiady. Więc zawsze ten stresik na pewno na tym czerwonym czy innym dywanie się pojawia. Gwiazdy prześcigają się w swoich stylizacjach. Szacuje się, że żeby ubrać taką jedną gwiazdę z tej najwyższej półki, trzeba wydać 10 milionów dolarów. Mam wrażenie, że te gwiazdy same prześcigają się w najdroższych stylizacjach, a rekordzistką jest Lady Gaga, która na jedną ceremonię założyła naszyjnik warty 30 milionów dolarów z diamentami od Tiffany. Ja się wcale nie dziwię, że te gwiazdy czasami mają problem na tym czerwonym dywanie, żeby się nie potknąć, nie zestresować, no bo zobaczcie, te wielkie kreacje, te wysokie buty, te drogocenne naszyjniki, tutaj fotoreporterzy, każdy się patrzy. No naprawdę, ja się wcale nie dziwię. I tych upadków wcale nie było mało. Chciałam jeszcze tylko uprzedzić komentarze, że ja się wcale nie śmieję z osób, które przewróciły się na czerwonym dywanie. Tak naprawdę rozumiem, ile to musi być stresu. Kiedyś nawet rozmawiałam z Andrzejem Sołtysikiem, który prowadził na żywo Big Brothera i powiedział, że dla niego największym wyzwaniem w całej tej przygodzie nie było prowadzenie na żywo, było po prostu zejście po schodach, żeby się nie przewrócić. Więc ja to rozumiem i mi tak naprawdę szkoda tych osób, które upadają, ale są tacy ludzie, którzy nie potrafią powstrzymać śmiechu. I na przykład był to Kanye West, który prawie parsknął śmiechem, jak Amy Schumer padła pod jego nogi na czerwonym dywanie podczas gali magazynu Time 100 najbardziej wpływowych ludzi. Ale na szczęście, słuchajcie, ona wyznała później w wywiadzie, że to był żart. Chodziło o to, że zawsze, kiedy udziela wywiadu, nagle za nią pojawia się ktoś, kto jest bardziej znany albo bardziej hot, no i po prostu wzbudza zainteresowanie, przez co stwierdziła, że ona po prostu padnie im prosto pod nogi, żeby zwrócić na siebie uwagę. Dlatego tak właściwie tego upadku no nie możemy zaliczyć, ale zebrałam dla Was inne, te najsłynniejsze. Królową upadków można chyba nazwać Jennifer Lawrence, no bo chyba wszyscy pamiętacie ten słynny upadek, co prawda nie na czerwonym dywanie, a na schodkach właśnie, odbierając nagrodę za najlepszą rolę pierwszoplanową, kobiecą oczywiście, w pamiętniku pozytywnego myślenia w 2013 roku, kiedy to wchodziła po tych schodach w tej pięknej, białej stylizacji, potknęła się i jeszcze zrobiła taki symboliczny facepalm, taką po prostu załamkę. I słuchajcie, ona powtórzyła upadek rok później. To już może nie było takie słynne, ale właśnie na czerwonym dywanie szła ze swoimi koleżankami, potknęła się i na szczęście udało jej się złapać za koleżankę, przez co uniknęła wielkiego, spektakularnego upadku. No oczywiście ona nie była jedyna. W 2022 roku Selena Gomez na rozdaniu SAG Awards, też na dywanie, potknęła się, ale na szczęście zdążył ją złapać ochroniarz. Co prawda nie przewróciła się, ale potknęła również na SAG Awards, tylko w 2015 roku Naomi Watts, która potknęła się o suknię Diora należącą do Emmy Stone.
W 2013 roku Emma Thompson zaliczyła wielką glebę pod teatrem chińskim w LA, o którym Wam już dzisiaj opowiadałam. I powiem Wam jeszcze jedną ciekawostkę na ten temat. Jeśli byście kiedyś tam byli, warto się tam przejść, bo to jest miejsce, gdzie gwiazdy odciskają swoje ręce i stopy i dają podpis, które zostają potem na takiej płycie. I możecie sobie tam iść, porównać, z kim macie podobne rączki czy nóżki. No i właśnie Emma Thompson oddawała tam swój podpis, no i niestety bardzo mocno się wywróciła na czerwonym dywanie. W 2016 roku na gali rozdania nagród Billboard Awards Ariana Grande podchodziła do dziennikarki i potknęła się o schodki. Zgrabnie ją złapała i udawała, że nic się nie stało. Jessica Alba padła na kolana z wielkim uśmiechem w 2006 roku na gali rozdania nagród Teen Choice. Helen Mirren podczas 65. Festiwalu Filmowego w Berlinie najpierw pozowała dla fotoreporterów, a potem niestety potknęła się i przewróciła na schodach. Tym oto upadkiem dobrnęliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Bardzo dziękuję, że ze mną jesteście. Ja te filmiki robię dla Was, więc jeśli byście mieli jakieś uwagi, koniecznie napiszcie o nich w komentarzach. Dajcie też znać, czy Wasi ulubieńcy zdobyli w tym roku Oscara i co myślicie o nowych zasadach, które wprowadziła Akademia. Pamiętajcie, teraz widzimy się co tydzień w soboty o 16:00. Buziaczki!